Kochani, oto parafia w Konstancinie. Lata mnie tu nie było, ale tu piękne czasy były za czasów księdza Bogusława, gdy był proboszczem, i za czasów księdza Janusza, gdy był tu wikarym. O tymi drzwiami często wchodziliśmy i tutaj prowadziliśmy rekolekcje. I tu w tym domu parafialnym spotykała się wspólnota. To jedna z takich wcześniejszych wspólnot, którą zakładaliśmy już nie wiem ile lat temu. Myślę, że to będzie z 15 lat temu, a może i jeszcze dawniej. Panie Boże, bądź błogosławiony, uwielbiony. Tu co prawda jest teraz inna parafia, nie znam tych ludzi, którzy teraz tutaj są, ale pozdrawiam wszystkich z Konstancina Jeziornej. Z Bogiem, pa, pa! Dzień dobry bracia i siostry, kolejne Antidotum 723. My znowu w trasie, dzisiaj jesteśmy w Sulejówku, byliśmy w Konstancinie. Pozdrawiamy wspólnotę z Konstancina bardzo serdecznie. Dawno się z nimi nie widziałem. Jesteśmy teraz w Sulejówku, bo tutaj Samuel dzisiaj ma zaliczenia końcoworoczne, egzaminy. W sumie dzisiaj chyba ostatni dzień egzaminów, tak, ostatni. Więc już będzie miał zakończony rok szkolny. Dla tych, co pytają się dlaczego, no to bo w homeschoolingu jest, czyli w domowym nauczaniu. No i tu należymy do szkoły w Sulejówku. Dobra, Sylwia jest na egzaminach, więc ja mówię, jest czas, żeby nagrać dzisiejsze antidotum. Znowu spóźnione, ale nie umiemy ostatnio nadrobić wszystkiego. Kochani, dzisiaj jest dalszy ciąg 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. Od 23 do 28 o działalności Apollosa. Jak nie znacie, zaraz poznacie. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejną krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich Żydów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską. Przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, by go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Amen. I teraz, co chciałbym powiedzieć, wiecie, kilka rzeczy mi się nasuwa, ale pierwsza, no to mamy, że mamy historię, że spotykają kolejnego człowieka, który już nie za pośrednictwem naszych bohaterów, czyli nie Pawła, człowieka, który już zna drogę pańską, tak jest napisane, czyli on wie o Zbawicielu, wie o Jezusie Chrystusie. Chodzi o tego Apollosa. To też fajne imię dla Żyda, nie Apollos. Takie ewidentnie greckie imię, Apollos. No, ale no, pochodził stamtąd, skąd pochodził, nie? I miał takie, a nie inne imię. To wiemy, że jest Żydem, czyli jest człowiekiem, który zna pismo, zna zwyczaje Żydów. Ale widzimy, że jest człowiekiem, który zna, tak ładnie tu jest napisane, znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, przecinek, znając tylko chrzest Janowy. I tu taka ważna rzecz dla mnie, myślę, że dla was też, my posługując, ciągle w nowych miejscach poznajemy nowych ludzi. Na przykład na Watykanie, jak byliśmy z Sylwią, poznałem mnóstwo ludzi z Polski posługujących już w ewangelizacji, których nie znałem osobiście. I teraz w zależności od tego, kto skąd pochodzi, kto jaką drogę formacji przebył, na tyle różną już wiedzę i różne doświadczenie tej drogi pańskiej mamy. I ważnym jest to, że skoro tu piszą i podkreślają, że Apollos nie znał jeszcze tego, albo inaczej, piszą, że znał chrzest Janowy, więc wniosek z tego, że nie znał chrztu Duchem Świętym, czyli nie znał jeszcze wylania Ducha Świętego. To jest człowiek, który jest jeszcze tej wiedzy, a zarazem pewnie doświadczenia pozbawiony. Oczywiście Bogu to nie przeszkadza, by głosił, ale widzimy, że on
No, pewnie od nich się dowiedział o tym i pewnie jego nauczanie się po prostu poszerzyło. Bo potem mamy, że oni go oczywiście z sobą wzięli, tak? I wyłożyli mu dokładnie, tu mamy. Zabrali go z sobą, Akwila i Priscyla, tak? I wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą, czyli dopowiedzieli mu o tych rzeczach, których on jeszcze nie wiedział. I tu taka moja sugestia też dla tych wszystkich ludzi, którzy już posługują, nie? Jeśli spotkacie kogoś, komu jeszcze brakuje czegoś, jakiegoś rąbka wiedzy, to należałoby się z nim podzielić. Nie, że go, a to on gorszy, to on coś tam, to on jest chrześcijaninem niższej kategorii, tylko po prostu poświęcić mu czas i mu dopowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ każde ręce do tej pracy w niwie Bożej są potrzebne, każde jedne. I szkoda by było, żeby jeden człowiek głosił niepełną prawdę, więc oni zatroszczyli się, żeby on też dowiedział się o tym, czego jeszcze nie wiedział. A dlaczego nie wiedział? No wtedy nie było YouTube'a, wtedy nie było druku, wtedy nie tak szybko rozprzestrzeniała się wszelka wiedza, jak może się rozprzestrzeniać dzisiaj, nie? I dlatego, bracie, siostry, kolejna rzecz dla wszystkich, którzy słuchają różnych ewangelizatorów, różnych nauczycieli. Pamiętajcie też, że te nauczania mogą się minimalnie różnić w zależności od tego, gdzie kto zdobywał wiedzę, gdzie kto zdobywał naukę. Dlatego ty możesz mówić, o, a tamten mówił inaczej. Mówił inaczej, bo może się inaczej dowiedział. I teraz, ja wiem, no by się chciało, żeby to wszystko było jedno razem spisane dokładnie od A do Z. I żeby nie było różnic. Bracie i siostro, im bardziej poznaję wielkich ludzi w Kościele, im bardziej poznaję bardzo uczonych ludzi w Kościele, taki naprawdę z tytułami z przodu, z potężną wiedzą, z potężną ilością przeczytanych książek, napisanych prac, to co widzę? Widzę, że wiara jest rzeczywistością, która się po prostu ciągle rozwija. Ona się ciągle rozwija i to tak w Redemptoris Missio Jan Paweł II pisze, że drogą Kościoła jest człowiek, czyli skoro człowiek się nieustannie rozwija, to i Kościół się nieustannie rozwija i ta wiedza się poszerza. Oczywiście jakiś fundament jest jeden stały i ja głównie zajmuję się głoszeniem tej podstawy, czyli kerygmatu, ale generalnie cały czas to się rozwija i nawet znajomi mówią mi, Witek, jestem na twoich rekolekcjach, nie wiem, po raz piąty, tych samych seminariów o nowej wiary, ale za każdym razem jest coś innego. I to nie chodzi o to, że ja za każdym razem coś innego wygłoszę. Pewnie tak, podam inny przykład, na inny może werset zwrócę uwagę, ale też przede wszystkim ten człowiek jest dzisiaj w innym miejscu. Bo on tego słuchał rok temu i był w innym miejscu w swoim życiu, dzisiaj jest w innym miejscu i znowu z czegoś innego słucha. Dlatego chciałbym zachęcić do tego, żeby słuchając zawsze mieć to nastawienie w sobie, dzisiaj znowuż mogę czegoś nowego się nauczyć. To tylko głupi człowiek nie może się już niczego nauczyć i powiedzieć, ja już wszystko wiem, nie? Rozwój. I teraz zobaczcie, Apollos był bardzo uczonym człowiekiem. Nie wiem, czy nie można by go było porównać najbardziej do świętego Pawła co do ilości wiedzy zdobytej wcześniej, tak? Ale ten człowiek poza tą wiedzą oczywiście no teraz dowiaduje się nowych rzeczy, spotyka apostołów i oni wykładają mu dokładnie drogę Bożą, nie? Czy jeszcze dokładniej? Przepraszam was, o, kawy trzeba się napić. Dobra, to jeszcze może jedna rzecz o tym takim dokładnym spisaniu, że my byśmy chcieli, żeby było tak dokładnie od A do Z. Nigdy nie będzie dokładnie, ponieważ to chrześcijaństwo się ciągle rozwija, ponieważ ciągle będziemy odkrywać nowe rzeczy. Wiecie, jak patrzę na działanie Ducha Świętego, Duch Święty mnie ciągle zaskakuje, bo On ciągle robi coś nowego. Ja chciałbym, żeby On powtarzał, żeby było kopiuj, wklej, ale tak nie jest. On mi ciągle na coś nowego zwraca uwagę. No i cieszę się, bo to pokazuje, że jutro się obudzę i znowuż będzie coś nowego, jeżeli się obudzę. Jeżeli Bóg nie zamierzył czegoś innego, choć nic mi nie mówił na ten temat, żeby miała być jakaś zmiana. Dzień dobry, witajcie. Witek mówi, że o, idzie Sylwia. Jesteśmy w trakcie zdawania egzaminów końcoworocznych Samuela w jego szkole. Kończymy czwartą klasę. Piękne wydarzenie, cieszę się, że Samuel będzie miał wakacje i szczerze mówiąc, ja też będę miała wakacje, więc chwała Panu.
Dzisiaj mamy psalm 47. Cudowny dzień, piękne słońce. Myślę, że też pobudza to nasze serca do radości po tych dniach deszczowych i pochmurnych. Dzisiaj mamy psalm 47. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bomożni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy. I dla mnie to jest właśnie takie cudowne i takie piękne. Ja wiele razy już tutaj mówiłam, że odnoszę się do tego, że to słowo objawia Boga jako naprawdę najwyższego, w każdej randze, największego, niczym absolutnie nieograniczonego Boga, który nie ma żadnych granic, nie ma końca działania Boga, nie ma końca Jego myślenia, nie ma końca Jego istnienia. On jest tak wielki, tak potężny, jest tak wieczny i ja, która jestem osadzona w czasie, w miejscu, też mam ograniczone ciało, ograniczone myślenie, wielokrotnie bardzo ograniczone myślenie, to widzę, że i cieszę się z tego, że należę do Boga, który jest ponade mną, ponad tym, co ja myślę. Też cieszę się z tego, że Bóg jest ponad tym, co myśli każdy inny człowiek na ziemi. I Bóg jest ponad myśleniem każdego człowieka. Czy ja się z Nim zgadzam, z tym człowiekiem, czy ja się z Nim nie zgadzam, czy jest to zgodne z moim sercem, z tym, co ja noszę w sobie, czy nie, czy On jest moim, jest po mojej stronie, czy jest moim przeciwnikiem. Naprawdę to, że Bóg jest ponad wszystkim, absolutnie mi ułatwia moje myślenie, też uspokaja mnie. Ja się nie muszę denerwować, że ktoś myśli inaczej, czy na przykład ktoś się ze mną nie zgadza. Bóg i tak jest ponad tym wszystkim i każdy z nas do Niego należy. I to jest dla mnie tak piękne dzisiaj, że absolutnie każdy do Niego należy. I zobaczcie, że możni tego świata należą też do Boga. Czyli wszyscy jakby bogacze należą też do Boga i naprawdę Bóg nad tym panuje. I czasami są takie sytuacje. Pamiętam, jak byliśmy na Eucharystii w Sędziszowie, tak po prostu pojechaliśmy tam do Kapucynów, do Sędziszowa. I akurat był ksiądz z Ukrainy i to już był czas wojny i głosił właśnie, nie tyle tam prosił o coś, ale właśnie opowiadał nam też różne sytuacje, jak Bóg jest z nimi. I oni spotykali się w jakimś tam baraku, a kościół był urzędem tamtejszych władz. I oni się modlili, ten kościół, ci ludzie tego kościoła, parafianie, zaczęli się modlić o to, żeby odzyskać ten budynek kościoła dla siebie. I tak się modlili, że w którymś momencie tym urzędnikom tam nie pasowało bycie w tym budynku i oni się wyprowadzili stamtąd, a po jakimś czasie, po krótkim czasie przyszedł któryś z oligarchów w tamtej miejscowości i powiedział, że chce wyremontować dla nich ten kościół, tę świątynię, przywrócić ją do czasu jej świetności i wyremontować ją dla nich. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, że właśnie możni tego świata też należą do Boga i nie martwmy się o to, że dzisiaj czegoś nie mamy, ale wielbimy Boga za to, co może dokonać i czego może dokonać, ponieważ wszystkie pieniądze świata należą do Boga. Nawet jeżeli ktoś ma na swoim jakby koncie, czy ma te pieniądze i do Niego należą, ale ostatecznie wszystko należy do Boga i Bóg jest naprawdę królem. I zobaczcie, dzisiaj mamy się ucieszyć tym, że Bóg jest królem, że jest najwyższy, że jest wielkim królem nad całą ziemią, że nawet jest straszliwy. Nie my się mamy bać Boga, bo my należymy do Boga, jesteśmy Jego dziećmi, ale to nasi wrogowie mogą bać się naszego Boga, bo On naprawdę jest potężny i nasz Bóg
Może wszystko. Jest taka pieśń, tak? Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest potężny. I to jest cudowne. To jest cudowne i wspaniałe. I dzisiaj właśnie też tym żyjmy, że to, czego dzisiaj nie możesz, to, co jest Twoim ograniczeniem, dziękuję Bogu dzisiaj za to, ponieważ to, co jest poza Twoim ograniczeniem, jest miejscem działania Boga w Twoim życiu. I w każdej Twojej sytuacji, która Ciebie ogranicza, to poza jej granicami jest Bóg. I nad tym wszystkim, co jest w Twoim życiu, też jest Bóg i Pan. I tego tak niesamowicie doświadczam. I cieszę się z tego. I wiecie co? Nabrałam takiego dystansu do tego, czego ja nie mogę zrobić. To po prostu spowodowało, uwolniło moje serce. Przestałam się oskarżać, oceniać, osądzać jakoś źle, że czegoś nie potrafię zrobić. Bo Bóg jest ponad moimi ograniczeniami i poza tymi granicami, gdzie ja już nie mogę, tam jest Pan Bóg. A wiem, że On chce dobra dla Ciebie poza Twoimi granicami, chce dobra dla mnie poza moimi granicami. Więc życzę Wam takiego też właśnie dzisiaj doświadczenia uwolnienia od tego, co Ci nie wychodzi, od tego, czego nie możesz zrobić. Nie możesz fizycznie, mentalnie, finansowo, czasowo, technicznie, coś Cię ogranicza. Podziękuj Bogu dzisiaj za to, co On może zrobić poza Twoimi granicami. Spójrz na to właśnie tak inaczej, bo Słowo dzisiaj tak nas do tego zaprasza. I dzisiejsza aklamacja z porównania z Ewangelią Jana. Ja wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. No cudne jest to zjednoczenie Jezusa z Ojcem. Kiedyś miałam taki właśnie czas Wielkiego Postu. Moim postanowieniem było jakby badanie i przyglądanie się tej relacji Jezusa z Ojcem. Jak oni istotowo są ze sobą złączeni, jak oni mocno są ze sobą połączeni. Jak jest między nimi wielka miłość. O Boże, jak to jest... O Boże, śmiesznie to brzmi. O Boże, jaka wielka jest miłość w Tobie, Boże. I między Tobą, Jezu, i Tobą, Boże, Ojcze. Jezus wyszedł od Ojca. Bóg podzielił się sobą, ze światem, aby świat uratować i każdego z nas uratować. To jest takie niesamowite. Dotyka mnie to bardzo głęboko i bardzo mocno. I znowu opuszczam ten świat i idę do Ojca, ale oczywiście wiecie, że nie jesteśmy tutaj sierotami, bo Bóg nie pozostawił nas, bo jest to tylko wstęp do tego, co otrzymamy i co otrzymaliśmy od Ojca. Ale Jezus wraca do Ojca i znowu jest połączony z Ojcem i przebywa w Ojcu i przebywa z Ojcem i tam dla nas jest miejsce. Bo my też tam dołączymy do nich. To jest niesamowite. I mamy cudownego też pośrednika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który przekazuje wszystkie informacje swojemu Ojcu i wstawia się też za nami. I mówi Ojcu o nas, wiecie co, piękne rzeczy. Piękne. Jezus nas nie ocenia. Jeżeli za kogoś się oddaje życie, to ten ktoś staje się dla nas bezcenny. I tak Jezus mówi o nas przed Ojcem. Jesteśmy dla Niego bezcenni i mówi o nas naprawdę dobre rzeczy. I popatrzcie dzisiaj też tak na siebie, że Jezus jest już u Ojca, ale też wie o nas wszystko i przekazuje wszystko. Zna nasze słabości, bo sam ich doświadczył. Zna każde nasze doświadczenie, bo wszystkiego doświadczył i przekazuje to Ojcu o nas. I mówi dobre rzeczy o nas. I też zacznijcie o sobie mówić dobre rzeczy i o ludziach, którzy są wokół was. Mówcie dobre rzeczy. Chwała Panu. Amen. Dobrego dnia. I za chwilę przyjdzie Witek, a my idziemy dalej zdawać informatykę jeszcze. Pa. No i znowuż jestem. Zamieniamy się. Ja byłem teraz Samuelem, teraz Sylwia znowu z Samuelem. Fajne narraty. Nie wiem, co mówiłam. Mam nadzieję, że jakoś się to będzie łączyło. Mamy 16 rozdział Ewangelii Jana, z tą kończy się aklamacją, 23-28. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.
W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat znowu. Opuszczam świat i idę do Ojca. Amen. Gdzie co, taka pierwsza rzecz mi się nasuwa, bo ludzie ze mną ostatnimi czasy tak dużo rozmawiają na temat tego, że komuś się gdzieś nie układa w życiu, że życie jest jakieś takie dość mocno skomplikowane, trudne. Nie doświadczają tej opieki Bożej. Teraz mówię, jak się ma ten werset, o cokolwiek prosić będziecie, to o cokolwiek prosić będziecie pojawia się i w 15:7 i pojawia się w 14:13, tak? Czyli Jezus to ciągle powtarza. I teraz zobaczcie, tu już tak fajnie mówi, do tej pory o nic nie prosiliście, ale proście o cokolwiek chcecie. I potem dalej mówi, nie ja będę musiał, tak? Nie ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Kochani, zawęża mi się to, ta możliwość proszenia o cokolwiek zawęża się do ludzi, którzy no, umiłowali Jezusa. Co to będzie znaczyło u Jezusa, umiłowali Jezusa? To są ludzie, którzy poszli za Jego wezwaniem. To są ludzie, którzy powiedzieli tak. Tak Maryja powiedziała Bogu, fiat, nie? Niech tak mi się stanie. Tak tu chodzi teraz o Ciebie, bracie i siostro. Czy Ty poszedłeś za wezwaniem Bożym, które miałeś jakiś czas temu, które przyszło do Ciebie? Czy powiedziałeś, Panie, nie, no może innym razem, jeszcze to trzeba, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, nie? Czy Ty poszedłeś za Bogiem? Naprawdę, umiłować Jezusa to jest pełnić wolę, którą objawił. Jezus powiedział, pamiętacie? Mówił o tym, żeby Go naśladować. Żeby Go naśladować. A skoro Go naśladować, no to jeśli Go nie naśladujesz dzisiaj w swoim życiu, no to może się okazać, że nie pełnisz woli Ojca, nie? I dopiero wtedy, gdy zaczniesz naśladować, Bóg będzie wszystko spełniał. I teraz ludzie często mówią, jak mi Bóg zapewni to ja pójdę głosić. U Boga jest na odwrót, bracie i siostro. To Ty musisz wpierw pójść głosić wbrew wszystkiemu, wbrew rozsądkowi, wbrew stabilności finansowej. Często właśnie jej nie ma. Poczytajcie życie apostołów, jak oni musieli cierpieć biedę, niedostatek, trudy. Ale potem, gdy ten egzamin przejdą taki z wierności, Bóg zaczyna po prostu rozpościerać zupełnie nowe horyzonty i nowe możliwości. I my nawet z Sylwią ostatnio też o tym rozmawiamy, że Bóg nam nawet jak daje wypoczynek, to daje nam taki naprawdę w obfitości. Dlaczego? No bo widzi naszą taką wierność. Wierność w kroczeniu za Nim. I jest to piękne. Jest to piękne. I bracie i siostro, to wymaga takiego zaufania. Jak mówi Faustynka, Jezu, ufam Tobie, to ja Ci ufam, że Ty zatroszczysz się o mnie, o moją rodzinę, o moje dzieci, o rozwój moich dzieci, o domy moich dzieci, mieszkania. Zatroszczysz się o jedzenie, o ubranie, zatroszczysz się o dobre wakacje, o wszystko. I bracie i siostro, to jest dla mnie i dla Ciebie. Dla każdego, kto umiłuje Jezusa, ale umiłować to jest pójść za Nim, naśladować Go. Idźcie i wyczyńcie podobnie. Ja do tego Cię dzisiaj chcę zaprosić, do tego to słowo mnie dzisiaj zaprasza. Apollos z pierwszego czytania, który poznał, rozwinął się, by jeszcze lepiej głosić drogę Pańską. Czego dzisiaj świat potrzebuje? Ano, dobrej nowiny. Dzisiaj ludzie w świecie potrzebują prawdziwej, dobrej nowiny, czyli Ewangelii. A żeby do nich dotarła, potrzebują Ciebie, który za tym pójdziesz. Amen. I Ojcze, oddaję Ci dzisiaj każdego z nas, oddaję każdą sprawę, która jest w naszym sercu lub być powinna. Ojcze, oddaję Ci wszystko, z czym dzisiaj zmagają się moi bracia i siostry. I Panie, ja bym dzisiaj w szczególny sposób, znaczy, że jest wspomniany i Apollos, i Jezu Chryste, Ty mówisz to, co mówisz w Ewangelii. Ja w szczególny sposób chciałbym prosić za osobami, które może nie powiem, że zmarnowały swoje powołanie, ale gdzieś je odstawiły na bok. Powiedziały, że jeszcze nie czas, jeszcze nie czas. U Boga jest tu i teraz. Jeżeli jest Boże wezwanie, to trzeba dzisiaj iść na to Boże wezwanie, odpowiedzieć. Nie za jakiś czas. Za jakiś czas to On Cię może do innej misji posłać, bracie i siostro. Więc Duchu Święty, ja spraw,
ja Cię proszę, spraw, aby to, co dawne gdzieś wpisałeś w serce danego człowieka, a wierzę, że każdego z nas, aby to dawne stało się dzisiaj, teraz, abyś Ty, Panie, dzisiaj na nowo poruszył nasze serca i abyśmy mieli odwagę na to odpowiedzieć, niezależnie od okoliczności, które nas otaczają. O tak, Panie. Proszę o tą odwagę pójścia za, odwagę może odkopania czegoś i odwagę powiedzenia Tobie tak. Ojcze, Tobie wszelka chwała i wszelka cześć i bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Amen. Słuchajcie, mam obraz odkopanej perły. Oczywiście znamy przypowieść o perle, tak? Jezus mówi do kogoś z nas tutaj, że Ciebie kiedyś dotknęła ta opowieść o tej, przypowieść o tej perle i o skarbie. I wtedy była taka wielka deklaracja, Panie Boże, to. Ale dzisiaj, jak popatrzysz, nic z tego nie weszło w życie, w Twoje życie oczywiście. I Bóg Ci to przypomina i Bóg mówi, zrób to. I ja do Ciebie mówię, bracie i siostro, zrób to. Amen. I Panie, ja już nad tą osobą ogłaszam Twoje błogosławieństwo. I dziękuję za to, co czynisz. O tak, jesteś wielki i święty, wielki i święty. I Tobie, Panie, wszelka chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia, bracia i siostry, jak się uda w poniedziałek. Z Bogiem. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,